zapraszam tutaj, zapraszam. Nie, byłam tam. Czy pan prezes jeszcze zwiedza rynek? Rynek ma Thank you.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. O godzinie 15 rozpocznie się uroczystość z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka, połączonych z przekazaniem i poświęceniem samochodów dla jednostek ochotniczych straży pożarnych w Żołyni oraz Polarzy. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest ruch Patryk Proszy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żołyni. Program uroczystości obejmuje złożenie welkomu po gotowości do rozpoczęcia uroczystości, przegląd i przywitanie oddziału, podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu państwowego, przywitanie zaproszonych gości przez prezesa zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, wręczenie odznaczeń oraz innych wyróżnień, ślubowanie nowo przyjętych członków Ochotniczej Straży Pożarnych z terenu gminy Żolnie, odczytanie aktu przekazania pojazdów, poświęcenie oraz przekazanie dla OSP Żolnia i OSP Smolarzyny samochodów pożarniczych, wręczenie pamiątkowych statuetek, wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości. Pragnę Państwa poinformować, że w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jana Kantego w Żołyni 4 maja, dzień wspomnienia świętego Floriana, patrona strażaków, o godzinie 18 odbyła się msza święta, koncelebrowana przez księdza prałata Stanisława Cebulę za strażaków z terenu gminy Żołyni. Szanowni Państwo, w dzisiejszej uroczystości wezmą między innymi udział poseł na Sejm, pan Kazimierz Gołojuch, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łańcucie, druh Adam Reiser, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, starszy brygadier Bogusław Golenia, zastępca komendanta powiatowej Straży Pożarnej w Łańcucie, starszy brygadier Jacek Rejman, zastępca naczelnika wydziału organizacyjno-kwatermistrzowskiego, młodszy kapitan Maciej Janusz, starszy technik w Wydziale Organizacyjno-Kwatermistrzowskim pan Kamil Bloch, proboszcz parafii Żołynia ksiądz prałat Stanisław Cebula, proboszcz parafii Brzuza Stadnicka ksiądz prałat Henryk Frankusz, wójt gminy Żołynia pan Piotr Dudek, przewodniczący Rady Gminy Żołynia pan Piotr Foryt wraz z radnymi, sekretarz gminy Żołynia pan Waldemar Natoński, sołtys Żołyni pan Ryszard Mach, sołtys Brzuzy Starnickiej pan Jan Buszta, prezes GS Żołynia pan Kazimierz Stopyra, wiceprezes GS Żołynia pan Andrzej Szklanny, prezes Banku Spółdzielczego w Żołyni pani Agata Czerniakowska, właściciel Centrum Medycznego Antmed w Żołyni pani Magdalena Filip-Dziurzyńska, prezes firmy handlowo-usługowej pan Wojciech Leja, właściciel firmy Best Stop autoryzowanego dealera i serwisu Stil w Żołyni pani Dominika Stopera, przewodnicząca koła gospodyń miejskich pani Janie pani Maria Majka, dyrektor ponadto uroczystość uświetniona zostanie przez orkiestrę lękną Ochotniczej Straży Pożarnej w Żołyni pod batutą Jakub Adamek. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość została zorganizowana dzięki wydatnej pomocy i przychylności licznym urzędów i dwóch instytucji. Są w nim gmina Żołynia i koło łowieckie Kuropatwa w Żołyni. Tam cię zapraszam, bo tam. Tam pod biały nawet. Tak. Tak, słuchaj, to ja już panią prażnę, która Dominika Stopyra.
Nie, wiesz co, to jest Tomka z Tokio Ryżoma, ale nie wiem, jak ona wygląda. Stila, nie? Mhm. No, wiem, jak ona wygląda. Też się jej ale z tych dobrze, łączy, bardzo tak? Ale tam mogę iść, tak? No niestety, to niestety. To zależy. Thank you.
pytań. Proszę o zabranie głosu prezesa oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żołyni, drucha Tomasza Leje. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z okazji obchodów Dnia Strażaka. Uroczystość ta, uświęcona tradycją, obchodzona jest co roku w Dniu Świętego Floriana, patrona wszystkich strażaków. Nasza strażacka społeczność, wierna etosowi, Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek, od lat z poświęceniem i zaangażowaniem dba o bezpieczeństwo lokalnej społeczności, kultywuje strażackie tradycje i wychowuje kolejne pokolenia oddane służbie druhów. Dzisiejsze gminne obchody naszego święta mają szczególny charakter. Z radością i dumą możemy bowiem zaprezentować dwa wozy bojowe, które zostaną dzisiaj poświęcone i przekazane jednostkom OSP w Żołyni i Smolarzynach. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością pan Kazimierz Gołojuch, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, druh Adam Reiser, prezes rządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łańcucie, starszy brygadier Bogdan Golenia, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, starszy brygadier Jacek Rejman, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, młodszy kapitan Maciej Janusz, zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kwartermistrzowskiego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. Pan Kamil Bloch, starszy technik w Wydziale Organizacyjno-Kwartermistrzowskim Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. Ksiądz brat Stanisław Cebula, proboszcz parafii Żołynia. Ksiądz prałat Henryk Franków, proboszcz parafii Brzuza Stanicka. Pan Piotr Dudek, wójt gminy Żołynia. Pan Piotr Fory, przewodniczący Rady Gminy Żołynia oraz radni gminy. Pan Waldemar Natoński, sekretarz gminy Żołynia. Pan Marek Mach, sołtys Żołyni. Pan Jan Buszta, sołtys Brzuzy Stanickiej. Pan Kazimierz Stopyra, prezes GS Żołynia. Pani Agata Czerniakowska, prezes Banku Spółdzielczego Żołynia. Pani Magdalena Filip-Dziurzyńska, właściciel Centrum Medycznego Antmed. Pan Wojciech Leja, prezes firmy handlowo-usługowej. Pani Dominika Stopyra, właściciel firmy Desktop, autoryzowanego dealera i serwisu Sztil w Żołyni. Pani Maria Majkut, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Kopalnie Żołyńskie. Pani Magdalena Kątnik-Kowalska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni. Pan Tadeusz Dziurzyński, lokalny biznesmen i filantrop. Są z nami dzisiaj prezesi i poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych organizacji. Druh Paweł Suszek, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Łańcucie, a zarazem prezes OSP Rakszawa wraz z pocztem. Druh Gabriel Leniart, komendant gminny OSP w Markowej. Druh Piotr Tomaszek, prezes OSP Wola Dalsza wraz z pocztem. Druh Artur Kubis, prezes OSP Budy Łańcuckie wraz z pocztem. Druh Tadeusz Matuszek, prezes OSP Biedaczów wraz z pocztem.
Druh Łukasz Świątoniowski, prezes OSP Białobrzegi wraz z pocztą. Druh Grzegorz Wrona, prezes OSP Husów wraz z pocztą. Pan Damian Mączka, prezes Koła Łowieckiego Kuropatwa wraz z pocztą. Witam honorowych oraz wspierających druhów z jednostek OSP z terenu gminy Żyłynia. Witam wszystkie druhny, druhów obecnych na dzisiejszej uroczystości. Dzięki prezesa powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej oraz wójta naszej gminy z komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, żołnierska jednostka OSP otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy GWART 2,5/24 na podwoziu Renault Medium. Dzięki współpracy z Centrum Medycznym Antimed w Żyłyni nasza jednostka włączyła się w akcję Szczepimy się z OSP. Dzięki temu otrzymaliśmy dofinansowanie, za które zakupiliśmy nowy sprzęt, który posłuży do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy. Dzięki tym przedsięwzięciom możliwe było przekazanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GLBM 04 Peugeot dla jednostki ze Smolarzem. Przyczyniła się do tego niewątpliwie funkcjonowanie obu jednostek. Wszystkim, którzy na co dzień wspierają naszą społeczną służbę, bez tego wsparcia nie bylibyśmy w stanie sprostać wymaganiom stawiającym służbą ratowniczą. Dziękujemy, że jesteście z nami. W tak ważnym dla nas dniu pamiętamy również o druhach, którzy odeszli już na wieczną służbę. Proszę wszystkich o powstanie i uczcienie ich minutą ciszy. Dziękuję za uwagę. Dzisiejsza uroczystość gminnych obchodów Dnia Strażaka to okazja do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Teraz nastąpi wręczenie medali za zasługi dla pożarnictwa. Za zasługi dla pożarnictwa druh Włodzimierz Karp, syn Aleksandra, druh Marek Miś, syn Bolesława. Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa druh Jacek Danielewicz, syn Jana, druh Jan Burda, syn Stefana, druh Andrzej Biały, syn Bernarda. Różowy medal za zasługi dla pożarnictwa druh Bogusław Mroziak, syn Emila, druh Marcin Mróz, syn Grzegorza, druh Jerzy Markowicz, syn Bogusława. Podpisał prezes zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej druh Jan Pelc, Rzeszów, 21 kwietnia 2022. O wręczenie medali proszę drucha Adama Rajzea, prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łańcucie, pana Kazimierza Gołojucha, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, starszego brygadiera Bogusława Golenie, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie.
Dziękuję za wręczenie i proszę o zajęcia miejsca na trybunie. Nastąpi wręczenie odznak wzorowy strażak. Odznaka wzorowy strażak. Związek Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego uchwałą nr 1/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku nadało odznaczenia wzorowy strażak, druh Arkadiusz Wilczek, syn Mariusza, druh Damian Nicpoń, syn Tadeusza, podpisał prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, druh Adam Reiser, Rzeszów, 27 kwietnia 2022 roku. O wręczenie odznak proszę druha Adama Reisera, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łańcucie, starszego brygadiera Bogusława Goleni, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie i pana Piotra Dudka, wójta gminy Żołynia. Dziękujemy i prosimy o zajęcia miejsca na trybunie. Nastąpi wręczenie odznak za wysługę lat w OSP. Gminnego uchwałą nr 2/2022 z dnia 10 kwietnia 2022 roku nadało odznaczenie odznakę za lata w OSP 55-lecia druh Łania Kazimierz, druh Jagustyn Bolesław 50-lecia, druh Niemiec Stanisław, druh Mach Ryszard, druh Fus Stanisław, druh Kilian Stanisław, 40-lecia, druh Szpetnar Zbigniew, druh
Brud Józef, druh Urban Czesław, druh Bogusław Grzesik, 35-lecia, druh Opałka Andrzej, druh Nykiel Stanisław, druh Czaja Stanisław, druh Stanisław Mroziak, 30-lecia, druh Bałczyk Andrzej, druh Florek Roman, druh Burdajan, 25-lecia, druh Bogusław Mroziak. Podpisał prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej druh Tomasz Leja, żołnierza 10 kwietnia 2022 roku. O wręczenie odznak proszę drucha Tomasza Leje, prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łańcu i pana Piotra Dudka, wójta gminy Żołynia.
Dziękujemy i prosimy o zajęcie miejsca na trybunie. Za moment będziemy świadkami ceremonii ślubowania nowo przyjętych strażaków w szeregi jednostki OSP z terenu gminy Żołynia. O odczytanie i przyjęcie roty ślubowania proszę drucha Tomasza Lejen, prezesa zarządu oddziału gminnego. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Żołyni uchwałą nr 1 przez 2022 z dnia 21 stycznia 2020 roku postanowił przyjąć w poczet nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żołyni następujące osoby: Filip Szymon, Nicpoń Damian, Nowak Hubert, Stopyra Karol. Podpisał prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żołyni druh Tomasz Leja. Żołynia 21 stycznia 2022 roku. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółci Statnickiej uchwałą nr 1 przez 2022 z dnia 29 stycznia 2022 roku postanowił przyjąć w poczet nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółci Statnickiej następujące osoby: Dołęga Jakub, Golenia Arkadiusz, Maciuła Bartosz, Maciuła Karol, Naruk Paulina, Wal Dawid. Podpisał prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żółci Statnickiej druh Karol Napora. Żółza Statnicka 29 stycznia 2022 roku. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolarzynach uchwałą nr 2 przez 2022 dnia 4 kwietnia 2022 roku postanowił przyjąć w poczet nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolarzynach następujące osoby: Nowak Tomasz, Podkalicki Mirosław. Podpisała prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolarzynach druhna Karolina Podkalicka. Smolarzyny 4 kwietnia 2022 roku. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Żołynia Kopanie uchwałą nr 2 przez 2022 dnia 26 lutego 2022 roku postanowił przyjąć w poczet nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej Żołynia Kopanie następujące osoby: Burda Zuzanna, Kielar Hubert, Pasternak Kamil. Podpisał prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Żołynia Kopanie druh Sławomir Ostrowski. Kopanie, luty 2022. Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka ochotnika. Uroczyście ślubuję być ofiarnym w ratowaniu życia ludzkiego, wszelkiego mienia, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec postanowień Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej honoru, godności, dobrego imienia jednostki, jej członków oraz przestrzegać zasad etyki i koleżeństwa. Obecnie nastąpi odczytanie aktów przekazania samochodów dla OSP Żołynia i OSP Smolarzyny. Artykułu 31 ustęp 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 961 z późniejszymi zmianami oraz w związku z uznaniem pojazdu za zbędny przez podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 grudnia 2021 roku komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie rozkazem nr 27/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku przekazuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Żołyni średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Medium GWA 2,5/24 o numerze rejestracyjnym RLA 45998. Rozkaz podpisał komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, starszy brygadier Bogusław Golenia. Na podstawie porozumienia trójstronnego zawartego pomiędzy wójtem gminy Żołynia, prezesem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żołyni oraz prezesem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolarzynach, Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego uchwałą nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku przekazało
lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Peugeot Boxer GLB04 o numerze rejestracyjnym RLA97CF. Uchwałę podpisał komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żołyni, druh Marcin Filip. Teraz nastąpi akt poświęcenia pojazdów. Chrystus Pan, który jest naszą drogą, prawdą i życiem, niech będzie z wami wszystkimi, z Duchem Twoim. Zgromadziliśmy się, aby Chrystus Pan, nasza droga, prawda i życie, otaczał opieką i błogosławieństwem was, drodzy strażacy, którzy niesiecie pomoc i ratunek podczas wypadków drogowych i ratujecie ludzki dobytek od pożarów. Módlmy się do Pana, który jest dawcą życia i wszelkich łask. Będziemy postawiali wezwanie, wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, strzeż i chroń wszystkich ludzi, którzy podróżują naszymi drogami. Wysłuchaj nas. Prosimy Cię za wszystkich posiadających własne pojazdy, aby posługiwali się nimi dla spełnienia swoich obowiązków. Wysłuchaj nas. Prosimy Cię za kierowców, aby przestrzegając przepisów drogowych bezpiecznie prowadzili swoje pojazdy. Wysłuchaj nas, Pan. Udziel odwagi i ufności do nowego życia tym wszystkim, którzy w wypadkach drogowych doznali obrażeń. Wysłuchaj nas. Zmiłuj się nad wszystkimi, którzy ponieśli śmierć na naszych drogach za zmarłych w czasie służby strażaków podczas ratowania ich z pożarów, obdarz ich radością życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Pan. Modlitwa błogosławieństwa. Boże, który mocą swojego słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli, spraw, aby te samochody pożarnicze, dzieło Twojej pracy ludzkiej dzięki Twemu błogosławieństwu służyły ratowaniu życia w wypadkach drogowych i dobytku podczas pożarów. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa, patrona kierowców, szczerz Panie wszystkich, którzy będą korzystali z tych pojazdów, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu, aby ratować ludzki dobytek i ludzkie życie. Niech te pojazdy będą błogosławione dla Twojej chwały i dla pożytku ludzkiego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za poświęcenie i proszę o zajęcie miejsca na trybunie. Teraz nastąpi formalne przekazanie samochodów. O przekazanie samochodu dla OSP Żołynia proszę pana Kazimierza Gołojucha, posła na Sejm, starszego brygadiera Bogusława Golenie, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, pana Piotra Dudka, wójta gminy Żołynia. O przekazanie samochodu dla OSP Smolarzyny proszę pana Kazimierza Gołojucha, posła na Sejm, pana Piotra Dudka, wójta gminy Żołynia oraz drucha Marcina Filipa, komendanta gminnego OSP w Żołyni.
Dziękujemy i prosimy o zajęcia miejsca na trybunie. Za pomoc w pozyskaniu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żołyni pamiątkowymi statuetkami wyróżnieni zostali poseł na Sejm pan Kazimierz Gołojuch, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, starszy brygadier Bogusław Golenia, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży w Łańcucie, starszy brygadier Jacek Rejman, starosta łańcucki pan Adam Krzysztoń, prezes oddziału Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druh Adam Reiser, wójt gminy Żołynia Piotr Dudek, zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego, młodszy kapitan Maciej Janusz, starszy technik Wydziału Organizacyjno-Kwatermistrzowskiego pan Kamil Blok, komendant gminny OSP w Żołyni, druh Marcin Filip. Wyróżnionych proszę o wystąpienie przed trybunę, a o wręczenie statuetek proszę prezesa jednostki OSP Żołynia, drucha Tomasza Leje oraz sekretarza jednostki OSP Żołynia, drucha Michała Filipa. Dziękujemy i prosimy o zajęcie miejsca na trybunie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Żołyni pamiątkowymi statuetkami wyróżnieni zostali przewodniczący Rady Gminy Żołynia pan Piotr Foryt, właściciel Centrum Medycznego Antmed w Żołyni pani Magdalena Filip-Dziurzyńska,
prezes Banku Spółdzielczego w Żołyni, pani Agata Czerniakowska, sołtys wsi Żołynia, pan Ryszard Mach, prezes firmy handlowo-usługowej, pan Wojciech Leja, właściciel firmy Bestop, autoryzowanego dealera i serwisu Sztyl w Żołyni, pani Dominika Stopyra oraz pan Tomasz Mach, wiceprzewodniczący Rady Gminy Żołynia. Wyróżnionych proszę o wystąpienie przed trybunę, a o wręczenie statuetek proszę prezesa jednostki OSP Żołynia, drucha Tomasza Leje oraz sekretarza jednostki OSP Żołynia, drucha Michała Filipa. Dziękujemy i prosimy o zajęcie miejsca na trybunie. Nastąpią okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości. O zabranie głosu proszę posła na Sejm, pana Kazimierza Gołojucha. Panowie prezesi, komendanci, druhny, druhowie strażacy, szanowni państwo, zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości, podwójnej uroczystości obchodów Dnia Strażaka w gminie Żołynia i również przekazania samochodów pożarniczych dla jednostki Żołyni i w Smolarzynach. Stojąc przed państwem, kłaniam się wszystkim rycerzom świętego Floriana, którzy są tutaj dzisiaj zgromadzeni, ale wszystkim, którzy na co dzień niosą pomoc potrzebującym, niosą pomoc bliźnim. I te słowa, które są wyhaftowane na sztandarach, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, wy, drogie druhny i drodzy druhowie, macie wyryte w swoich sercach. Kiedy tylko zajdzie taka potrzeba i konieczność, nie szczędzicie zdrowia i sił, żeby nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że te samochody trafiły do tych jednostek w Smolarzynach i w Żołyni. Dziękuję również tym, którzy zmontowali finansowo te transakcje, bo tak przed uroczystościami żeśmy rozmawiali. W tym miejscu chciałbym podziękować jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie. Te podziękowania kieruję na ręce pana komendanta Bogusława Goleni i współpracowników i na ręce pana wójta Piotra Dudka. Szanowni państwo, pożarnictwo to nie tylko
codzienne działania, nie tylko ratowanie, ale to jest również coś więcej. To są działania o takim szerokim, w takim szerokim zakresie i kulturalne, i pomocowe, ale również też działania, które mają na celu nieść pomoc, tak jak teraz to robimy, od tym, którzy przybywają za wschodniej granicy. Szanowni Państwo, druhny i druhowie są wszędzie tam, gdzie trzeba nieść pomoc. Ja to powtarzam zawsze. I dzisiaj ochotnicze straże pożarne i Państwowa Straż Pożarna cieszą się największą popularnością w kraju. Dlatego, że na co dzień pracując, służąc, nie szczędząc sił i wysiłku, ale również dlatego, że są widoczni przy różnego rodzaju uroczystościach, zarówno tych państwowych, kościelnych, jak i wszelkiego rodzaju uroczystościach, które odbywają się na terenie gminy, powiatu, województwa. Z druhen i druhów strażaków jesteśmy dumni i jako skarbnik parlamentarnego zespołu strażaków chciałbym tutaj na rynku w Żołyni powiedzieć, że te działania, które są w parlamencie, zawsze odbywają się ponad podziałami, bo naszym zadaniem parlamentarzystów jest to, żeby w miarę sił i możliwości wspierać pożarnictwo na terenie Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, chciałbym bardzo serdecznie, gratulując jeszcze wszystkim odznaczonym, gratulując również tym, którzy wstąpili w szeregi pożarnictwa ochotniczego, przekazać okolicznościowe listy na ręce jednostek OSP Żołynia i OSP Smolarzyny z podziękowaniami, ale również z życzeniami, ale wszystkim strażakom chciałbym tutaj, i to czynię, życzyć wszelkiej pomyślności, zdrowia, nieustającej opieki świętego Floriana dla Was, Waszych rodzin i niech ten mężny rycerz święty Florian będzie Waszym orędownikiem, a gdy trzeba będzie, wracajcie szczęśliwie w akcji i niech on ma Was w opiece. Dziękując za uwagę, serdecznie pozdrawiam w imieniu również przewodniczącego parlamentarnego zespołu strażaków, pana Zbigniewa Chmielowca. Dziękuję bardzo. Niestety z przyczyn rodzinnych nie mógł być z nami dzisiaj starosta powiatu, pan Adam Krzysztoń, ale przekazał list. Drodzy strażacy, dziękując za zaproszenie na dzisiejsze uroczystości z okazji Dnia Strażaka, połączone z przekazaniem nowych samochodów dla ochotniczych strażaków. Niech osoba świętego Floriana strzeże Was w każdej akcji, a zaszczytna służba przynosi wiele dumy i satysfakcji z niesienia bliźnich bezinteresownej pomocy. Z wyrazami szacunku starosta łańcucki Adam Krzysztoń. Teraz o zabranie głosu proszę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, starszego brygadiera Bogusława Golenie. Panie pośle, cudowny księże proboszczu, panie wójcie, panowie prezesi, szanowni zaproszeni goście według godności i sprawowanych funkcji, szanowni państwo, szanowne druhny i druhowie. Maj to dla nas strażaków tradycyjnie czas na obchodzenie święta swojego patrona świętego Floriana. Z tej okazji chciałbym Wam druhom i druhnom oraz Waszym rodzinom i bliskim życzyć wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. W szczególności opieki naszego patrona życzę Wam podczas bezinteresownej i pełnej poświęcenia służby, podczas której niesiecie pomoc dla wszystkich, którzy jej potrzebują. Nie moglibyście nieść tej pomocy bez odpowiedniego przeszkolenia i wyposażenia. Jeżeli o przeszkolenie możecie właściwie zadbać sami, to kwestia wyposażenia w pojazdy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy z pewnością przerasta Wasze możliwości finansowe. Dzisiejsze gminne obchody Dnia Strażaka włączone zostało uroczyste przekazanie samochodów pożarniczych dla jednostek OSP przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W następstwie średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum z komendy został przekazany do miejscowej jednostki, która przekazała do jednostki w Smolarzynach użytkowany przez siebie lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Peugeot Boxer.
Szanowni Państwo, chciałbym w tej chwili wyraźnie zaznaczyć, że byłoby to niemożliwe bez bardzo dobrej współpracy pomiędzy samorządem gminy Żołynia a Komendą Powiatową PSP w Łańcucie. Gmina Żołynia, partycypując w zakupie samochodu dla komendy, sprawiła, że dzisiejsze przekazania samochodów mogły dojść do skutku. Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, serdecznie za to dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o wsparciu OSP, to nie sposób pominąć tutaj osoby bez skóry na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panu Kazimierzowi Gołujewowi. My strażacy mamy to szczęście, że pan poseł szczególnie dba o jednostki OSP z terenu powiatu. Panie pośle, dziękujemy za to wsparcie i prosimy również o to wsparcie w następnym roku. Szanowne druhny i druhowie, w dniu 1 stycznia bieżącego roku weszła w życie ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. Sam jej projekt wzbudzał w środowisku ochotniczego pożarnictwa, mówiąc delikatnie, kontrowersje i obawy. Myślę, że były one nieuzasadnione. Jednym z owoców nowej ustawy jest m.in. możliwość ubiegania się o świadczenie ratownicze w formie dodatku do emerytury w wysokości 200 zł dla strażaków ochotników. Oczywiście po spełnieniu pewnych konkretnych przesłanek. Chciałbym poinformować, że do dnia dzisiejszego rozpatrzyłem pozytywnie 110 wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego z terenu powiatu. Jeżeli chodzi o gminę Żołynia, tych wniosków było 19, 9 z jednostki miejscowej. Dziękuję za uwagę. Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Ducha Adama Rejzera. Panie pośle, panie wójcie, przewodnie księże, proboszczu, panie komendancie, pan zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, zaproszeni goście, będą waszej godności pełnionych funkcji zajmowanych stanowisk, druhny i druhowie strażacy, mieszkańcy Żołyni oraz wszyscy gości obecni na tym placu. Serdecznie gratuluję jednostce Żołyni, jak również smolarzy za otrzymane samochody. Dzisiaj otrzymując te samochody, jakby można powiedzieć, podniesie się stan gotowości bojowej waszej jednostki. Sprzęt, który dziś tutaj widzimy na placu, jest jakby piękny. Można powiedzieć, że choć używany, ale piękny się dziś prezentuje. Myślę, że będzie nam służył przez najbliższe lata. Bardzo tutaj serdecznie dziękujemy panu wójtowi i wszystkim radnym, komendantowi, że po prostu przekazali ten samochód do waszych jednostek. Uważam, że te samochody trafiły w bardzo dobre ręce. Przez to wasza gotowość zostanie podniesiona i będzie służył. Wiemy doskonale, że jeśli będziecie używać tych samochodów, czyli za tym będzie stało jakieś czyjeś nieszczęście. Ale strażacy są po to, żeby ratować innych, ratować mienie, życie, dobytek innych bliskich. Chciałbym podziękować tu jeszcze za wsparcie tego ochotniczego pożarnictwa tutaj panu wójtowi i wszystkim radnym, którzy po prostu zabezpieczają środki finansowe na działalność jednostek ochotniczych straży pożarnych, akuratnie tutaj z terenu waszej gminy. I ta pomoc jest naprawdę ogromna, remis, to wszystko się dzieje na naszych oczach, kiedy tak parę lat temu widzieliśmy, jak to wszystko funkcjonowało. W tej chwili jest to naprawdę, mamy się czym cieszyć, także panie pośle, serdecznie panu dziękujemy jeszcze raz w imieniu własnym, jak i wszystkich strażaków powiatu łańcuckiego, bo uważamy, że tylko dobrze wyposażona straże pożarne będą służyli ludziom, mieszkańcom naszych powiatów, województwa. A mamy też i tutaj teraz widzimy, jak w okresie tym, kiedy mamy po prostu uchodźców w Polsce z Ukrainy, gdzie tych strażacy
ogromnie się włączyli w tym po prostu pomoc, nie tylko na granicy służąc, ale jakby można powiedzieć, włączając się w dary, pozyskiwanie, przyjmując nawet pod swój dach te osoby, które po prostu potrzebują naszej pomocy. Także serdecznie, serdecznie, kochani, wam dziękuję i gratuluję. Dziękuję za naprawdę wspaniałą imprezę. Warto było dzisiaj tutaj być obecny na tym placu z tego względu, choćby nawet to przyrzeczenie tych młodych strażaków. To znaczy, że widzimy, że straże pożarne się rozwijają i myślę, że jako mnie, takiemu działaczowi już dłuższym stażem, no kręci się oczy jak łza, że takie coś dzisiaj ujrzałem. Za to was naprawdę serdecznie dziękuję. Przypominało mi to jakby przysięgę wojskową, kiedy dawniej składaliśmy taką przysięgę. Także serdecznie gratuluję odznaczonym, jak i również ten, który wstąpiły to ochotnicze pożarnictwo dzisiaj. Gratuluję wam naprawdę wspaniałej pracy i z okazji tego Dnia Strażaka, który obchodzimy jeszcze ciągle, życzę wam dużo zdrowia, tej wytrwałości, tej samej satysfakcji na tej pracy dla ludzi potrzebujących, dla ludzi, którzy czekają na dalsze lata życia dla was i dla waszych najbliższych. Dziękuję za uwagę. Proszę wójta gminy Żołynia, pana Piotra Dudka. Szanowni zaproszeni goście oraz uczestniczy dzisiejszej uroczystości. Spotkamy się dzisiaj na pięknym żołyńskim rynku z okazji Gminnego Dnia Strażaka. Nadanie temu dniu rangi gminy uroczystości jest potwierdzeniem i wyrazem szacunku dla waszej bezinteresownej służby na rzecz bezpieczeństwa naszej gminy i mieszkańców gminy oraz tych, którzy tutaj przebywają. Władze naszej gminy mają wysoką świadomość potrzeby wspierania działalności OSP na tym terenie. Mamy 4 OSP, żeby tutaj kogoś nie urazić, w kolejności alfabetycznej: OSP Brzuza Starnicka, OSP Kopalnie Żołyńskie, OSP Smolarzyny i OSP Żołynia. Dzisiejsze święto jest również okazją do podziękowań tym wszystkim, którzy wspierają waszą działalność. Dzięki pomocy finansowej udzielanej przez Radę Gminy Żołynia, bo to Rada Gminy, a nie wójt, decyduje o środkach finansowych, także dziękuję przewodniczącemu Rady Gminy panu Piotrowi Forytowi i pozostałym radnym, że przychylają się do państwa pomysłów. Również instytucje państwowe, wojewódzkie czy lokalni przedsiębiorcy, a także sami, i za to bardzo, bardzo dziękuję, modernizujecie swoje remizy strażackie, poświęcając wiele swojego bezcennego czasu. W dniu dzisiejszym nastąpiło przekazanie 2 wozów strażackich dla jednostek OSP z terenu naszej gminy. Historia jest długa, czasu jest mało, więc krótko. Bardzo, bardzo dziękuję panu posłowi Kazimierzowi Gołojuchowi. Bardzo dziękuję. Bez pomocy pana posła to, co przez wiele, wiele lat, a ja wiem, co mówię, żołnierze strażacy też wiedzą, nie było możliwe, stało się możliwe. Bardzo dziękuję komendantowi Straży Pożarnej w Łańcucie, panu Bogusławowi Goleni. Wiemy dobrze, ile rozmów razem przeprowadziliśmy. Natomiast jak już to się stało i wiedzieliśmy, że samochód będzie nasz, to w Żołynie jest taki druha, nazywa się Marcin Filip, który spowodował to, że ten samochód jest nowszy niż był nowy. Ja wiem, co mówię. Także bardzo, bardzo dziękuję. Również, co za tym idzie, drugi wóz mógł być przekazany na Smolarzyny. Myślę, że będzie służył. Nie są to nowe wozy, jak to było dzisiaj powiedziane, natomiast są w tak dobrym stanie, że przez wiele, wiele lat będą jeszcze służyły strażakom z terenu naszej gminy.
Bardzo, znaczy inaczej, chciałbym zwrócić uwagę na to, że również remontujemy remizy strażackie. Remiza w Żołyni jeszcze w tym roku być może będzie poszerzona o dodatkowy garaż, zmieniona konstrukcja dachu i dzięki temu będzie możliwy zakup kolejnego samochodu, lekkiego tym bardziej, tym razem. Na drugi rok będzie modernizowana remiza w Rzucie Stanickiej i myślę, że też nam się to uda zrobić. Pozostałe dwie remizy są w dobrym stanie, drobne naprawy, drobne remonty. Tak jak było wspomniane, Rada Gminy jest przychylna i myślę, że znajdziemy środki finansowe, żeby sukcesywnie Straż Pożarna miała dobre warunki bytowe. Drodzy strażacy, w tym wyjątkowym dniu dziękuję Wam za otwarte i wielkie serca. Życzę wytrwałości, satysfakcji z trudnej i odpowiedzialnej służby. Szanowny Panie Komendancie, Szanowni Prezesie, Panie Przewodniczący, Szanowny Księże Proboszczu i Szanowni Druhowie. Ja w imieniu odznaczonych i wyróżnionych chciałbym serdecznie podziękować za te wszystkie lata pracy, które przepracowaliśmy, bo ja dzisiaj tu z kolegami, seniorami mamy już ponad 50 lat przynależności. Ja może na takiego nie wyglądam, ale ja już jestem czynny 50 lat wśród Was. Satysfakcją jest po tylu latach pracy najważniejsza i największa taka, że tak, jedna, że mogę wystąpić i mieć w imieniu kolegów podziękować za współpracę. A przede wszystkim dzisiaj padło wiele słów dla władz, które tak bardzo wiele zrobiły na rzecz naszego bezpieczeństwa. A ja ze swojej strony jako strażak, jako no, były prezes już bardzo dawno, chciałem podziękować ówczesnemu zarządowi. Bo są to ludzie młodzi, nowi, a tak prężnie działający jak mało kiedykolwiek. To właśnie podstawowo dzięki nim mamy te samochody, które mamy w Żołyni. A nie tylko samochody są ważne, ale ważne wyszkolenie. Bo oczkiem w głowie dzisiejszego nowego prezesa jest przede wszystkim wyszkolenie. Kiedyś będąc prezesem gminnym nakładałem na to największą siłę i swoją moc. Pierwsze się szkolić, potem zapobiegać, a na końcu gasić i pomagać innym. Wydaje mi się, że to jest dobra droga i ta droga skutkuje. Bo jak wiecie Państwo, poprzez prewencję mamy coraz mniej pożarów, a uczestniczymy we wszystkich przypadkach. I co jest najpiękniejsze w naszym środowisku, w społeczeństwie, że ocena strażaków w nas jest najwyższa i zasługuje na największą chwałę. Nie chwaląc się, bo to tak trudno mówić, że no chwalimy się, ja ciebie, ty mnie. Tak naprawdę nie jest. Także ze swojej strony, druhowie, przede wszystkim wam, druhowie, którzy niesiecie tą podstawową pomoc, dziękuję w imieniu swoim Rady Sołeckiej, którą reprezentuję, bo jestem dumny, że mamy taką jednostkę, że jak wszyscy wiecie, kilkanaście sekund i są gotowi na każde zdarzenie, na każdą pomoc niesioną. Dziękuję bardzo i gratuluję naprawdę tego samochodu. Kiedyś otrzymać samochód to było rzecz niemożliwa. Dzisiaj jest łatwiej, ale to trzeba kilkanaście lat starań i sprzymierzającej władzy jeszcze i rady. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? W takim razie dziękujemy zaproszonym gościom za zabranie głosu. Teraz proszę o zabranie głosu prezesa oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Żołyni, drucha Tomasza Leje. Nasza impreza dobiega końca, także dziękuję wszystkim za udział w uroczystości. Gratuluję odznaczonym i wyróżnionym. Druhom dziękuję za pomoc w przygotowaniu obchodów Dnia Strażaka. Dziękuję orkiestrze pod przewodnictwem Wojciecha Kusia, który jest u nas tutaj gościnnie. Bardzo dziękujemy, że przybył i że pomógł, bo bardzo dziękuję.
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się tutaj w tą imprezę i zapraszam gości i wszystkich zaproszonych na poczęstunek. Dziękuję bardzo. Za chwilę dowódca uroczystości, druh Patryk Turosz, złoży prezesowi zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łańcucie, Adamowi Rajzerowi, meldunek o zakończeniu uroczystości. Żołynia i OSP w Smolarzynach dobiega końca. Dziękuję Państwu za obecność.
Po drugi dzień, po tym? A, to